Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, z tym, że drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, to powitanie, które niniejszym realizuję, jest zupełnie w innej rzeczywistości. Oczywiście mam na myśli rzeczywistość liturgiczną przede wszystkim, chociaż nie tylko, bo oto, proszę Państwa, jesteśmy na początku nowego roku kościelnego, roku duszpasterskiego. Ten stary rok kościelny zakończyliśmy wczoraj, zakończyliśmy go tak zwanym okresem zwykłym, czy jak to woli, zielonym karnawałem. Zakończyliśmy go także w atmosferze Andrzejek, bo kilka dni wcześniej mieliśmy właśnie świętego Andrzeja, jak wiemy, święty Andrzej apostoł przekłada się na taką tradycję ludową, zwłaszcza młodzieżową, na tak zwane Andrzejki. To wszystko mamy za sobą i wchodzimy w nowy etap liturgiczny, nowy rok liturgiczny, a jednocześnie nowy miesiąc już weszliśmy, a ten nowy miesiąc to właśnie grudzień, ostatni etap, kochani, roku pańskiego 2023. To jest miesiąc bardzo bogaty, bo będzie Boże Narodzenie, będzie Sylwester, jest już Adwent, właśnie ten Adwent się rozpoczyna, przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia, będą rekolekcje, może już nawet gdzieś tam się rozpoczęły, no ale popatrzmy właśnie na ten nowy rok. On dzisiaj się rozpoczyna w dniu 3 grudnia i ten nowy rok kościelny, tak jak każdy rok kościelny, ma swoje przesłanie, ma swoje hasło, właśnie tym hasłem, przesłaniem tego nowego roku są następujące słowa. Jesteśmy we wspólnocie Kościoła, pamiętamy stare hasło, wierzę w Kościół Chrystusowa, święty Kościół Chrystusowy, który on założył, do którego należy. Ja jestem w tym Kościele nieprzypadkowo, nie w jakiś taki sposób niezorganizowany, ale jestem we wspólnocie, a wspólnota to ludzie zorganizowani, to ludzie, którzy kierują się pewnymi zasadami, to ludzie, którzy mają swoje obowiązki, to ludzie, którzy właśnie tymi obowiązkami dzielą się, który, jak to się mówi, zna każde miejsce w tym właśnie szeregu nowego roku kościelnego. Proszę Państwa, no właśnie, dzisiaj jest, jak powiedziałem, 3 grudnia, a jutro będzie 4 dzień tegoż miesiąca. Jest to wspomnienie świętej Barbary. Kłaniam się bardzo nisko jutrzejszym solenizantkom. Bardzo serdecznie pozdrawiam, ale pamiętajmy, że to właśnie jest tak zwana Barburka, a zatem jest to święto górników. Wszystkim górnikom wszystkiego najlepszego. Niech Wam Pan błogosławi. Niechaj Wasza praca będzie pracą bezpieczną, pracą pożyteczną, pracę dobrze wynagradzano i ci górnicy ze Śląska, i ci górnicy z Sobolewa, i ci górnicy suwalscy, niechaj wszyscy cieszą się opieką swojej patronki świętej Barbary. Poza tym też w tym tygodniu, który rozpoczynamy, będziemy mieli wspomnienie świętego Mikołaja. Też solenizantom kłaniam się podobnie jak solenizantkom, bardzo nisko, bardzo serdecznie pozdrawiam. I właśnie święty Mikołaj to tak zwane Mikołajki, czyli jest to czas obdarowywania się na początku właśnie tego nowego roku kościelnego, na początku nowego miesiąca. Zechciejmy okazać właśnie swoje serce. Zechciejmy wyciągnąć dłoń, ale dłoń nie pustą, ale dłoń naładowaną miłością. To miłością do człowieka drugiego, do naszego bliźniego, do naszej bliźniej. Pozdrówmy się wzajemnie, obdarzmy się uśmiechem, dobrym słowem, a może jakimś drobnym też prezentem, bo właśnie taki prezent, symboliczny prezent świadczy o tym, że świętego Mikołaja traktujemy bardzo poważnie, nie tylko jako tego, który żył kiedyś tam przed wiekami, ale tego, który dzisiaj ma bardzo wiele do powiedzenia. Więc niech właśnie ten dzień świętego Mikołaja będzie okazją do okazania swojego serca wzajemnie, proszę Państwa. Czyńmy to z radością i czyńmy to z nadzieją, że właśnie ta radość przysporzy nam tego właśnie szczęścia doczesnego. No i też w tym tygodniu, 8, proszę Państwa, grudnia, będzie to w piątek, będzie to uroczystość niepokalanego pęczęcia Matki Najświętszej. Zobacz, właśnie tutaj widzimy takie, że tak powiem, rysunek, kliczyny, jest to anioł Gabriel i tam są słowa: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Właśnie te słowa mówią nam o tym, że Matka Najświętsza jest pełna łaski, czyli jest wolna od grzechu, wolna od wszelkiego zła, tego zła doczesnego, pełna łaski i błogosławiona między niewiastami. Oddajemy jej cześć w najbliższy piątek jako niepokalanie poczęte, czy jak to powiedział święty Maksymilian, jako niepokalanym poczęciu. Poza tym też w tym dniu, proszę Państwa, ponieważ jest to uroczystość kościelna, nie ma postu, można spożywać pokarmy mięsne. Kochani, dzisiejsza niedziela jest, jak powiedziałem, pierwsza niedziela Adwentu. Czytania w roku obecnym to tak zwany cykl B i gdy będziemy, bo przecież gdy byliśmy w kościele,
to usłyszymy. Ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Oto one. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie, bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora, czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodziewanie przyszedłszy, nie zastał was śpiących, lecz co wam mówię, do wszystkich mówię, czuwajcie. Kochani, no Ewangelia taka bardzo mocna, wzywa nas do czuwania. Słowo czuwaj powtarza się tutaj kilka razy, no my to słowo znam bardzo dobrze, znają to słowo harcerze. Oni, jeżeli pozdrawiają się, to pozdrawia się tym słowem: czuwaj, czuwaj, czyli bądź gotowy, zawsze bądź gotowy, nie zaśpi, nie zagap się, nie przegap czegoś. Trzymaj, jak to się mówi, rękę na pulsie, żeby właśnie to trzymanie ręki na pulsie świadczyło o tym, że jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. I właśnie czas Adwentu, który rozpoczynamy, to jest właśnie taki czas takiego czuwania, które przełoży się na to, że będziemy ludźmi wyrzeczenia, że będziemy ludźmi radości, ale tej radości wewnętrznej, i że będziemy też ludźmi, którzy będą przeżywali rekolekcje adwentowe, a także, proszę Państwa, nabożeństwa poranne w Adwencie, oprócz niedzieli, to właśnie msza święta roratnia. Msza święta roratnia, czyli ta msza święta, która ukazuje nam Matkę Bożą, to właśnie pełno łaski, tym, która jest błogosławiona i tym, która oczekuje na Boże Narodzenie i do której wołamy w Adwencie: o daj nam, daj Jezusa, daj. Dołączmy się do niej, ona czeka, my też czekajmy. Bądźmy ludźmi czuwania, bądźmy ludźmi oczekiwania, aby to nasze oczekiwanie przełożyło się na to, że doczekamy się tej wspaniałej nocy betlejemskiej, tych wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, tych cudownych świąt, rodzinnych świąt i tego wszystkiego, co te święta nam zaproponują i co one nam przyniosą. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego lepszego na nowy, adwentowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.